Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, jeszcze tylko głosowanie nad poprawkami Senatu, podpis pana prezydenta i będziemy czekać na święto, na 11 listopada. I wielu z nas, którzy podjęli taką decyzję, ale również wielu z nas, którzy są przeciwni tym rozwiązaniom i tak będą w napięciu czekać, co się może zdarzyć 11 listopada, podczas naszego święta. Otóż powiedzmy sobie szczerze, przez te wiele lat, wielu z nas zasiada przecież lat kilkanaście w Wysokiej Izbie, nieraz podejmowaliśmy decyzje pod wpływem chwili, impulsu, napięcia, a później zaczęliśmy się z tego tak trochę rakiem wycofywać. Również tutaj trochę jednak było to na zasadzie kompanii w gorącej wodzie. Senat, to trzeba szczerze powiedzieć, złagodził niektóre przepisy tej ustawy i dzisiaj my też będziemy popierać te poprawki Senatu z wyjątkiem pierwszej. Ale proszę Państwa, koleżanki i koledzy, nic nie zastąpi, nawet najlepsze prawo, czy źle powiedziałem najlepsze prawo, najbardziej rygorystyczne przepisy nie zastąpią wyobraźni tych, którzy decydują, wydają pozwolenia i tych, którzy chcą się gromadzić, chcą manifestować i protestować. Nie zastąpi również zdrowego rozsądku, zarówno tych, którzy uchwalają takie prawo, ale przede wszystkim również tych, którzy mają to prawo respektować. Bez poszanowania prawa, bez respektu również dla drugiego człowieka, również bez poszanowania porządku publicznego, niewiele się da zrobić. Czekam również w napięciu. Mam nadzieję, że nie będę musiał oglądać takich scen, jakie oglądaliśmy 11 listopada ubiegłego roku. Że jednak pomimo tego prawa, jakie będzie uchwalone, zwycięży poczucie pełnej tożsamości z ojczyzną i poczucie również solidarności z osobami, które chcą świętować. Również w ramach dużego tłumu, wychodząc na ulicę.